Cześć wszystkim, witamy Was na naszym kanale Poczuj Klasyka. Dzisiaj trochę o serii Poczuj Klasyka w warsztacie. Ale zanim o tym opowiemy, bardzo nam zależy na tym, żebyście zlajkowali nasz kanał, zasubskrybowali go, zlajkowali filmy, które tam są. Jest to nam naprawdę bardzo mocno potrzebne do tego, żeby rozkręcić to, żeby to zyskało na rozgłosie. W tej chwili 80% oglądających to są osoby, okej, powracające, ale nie subskrybujące. Dlatego jest to dla nas ważna sprawa. Lajki, dzwoneczki, subskrypcje. Zapraszamy. No słuchajcie, w serii Poczuj Klasyka w warsztacie będziemy Wam opowiadać o naszych perypetiach związanych z remontami aut, o projektach, które realizujemy, o perypetiach związanych z naszymi rzetelnymi bądź mniej rzetelnymi wykonawcami. Co? Zaczniemy od auta, które tutaj jest za mną. Jest to Kalibra Turbo. Kalibra jest ogarnięta mechanicznie, jest ogarnięta już w tej chwili blacharsko, więc pozostaje nam tylko ją złożyć do kupy. Nie jest to prosta sprawa, bo wiadomo, że zajmuje to czas, a jesteśmy trochę zawaleni robotą. Ale to będzie jeden z projektów, które będziemy chcieli Wam pokazać i też opowiedzieć, dlaczego wybraliśmy taką Kalibrę, a nie inną. Ile ona nas wyszła, bo też będziemy z Wami transparentni, żebyście widzieli, ile faktycznie te remonty kosztują i dlaczego auta w zarąbistym stanie muszą kosztować. Idąc do tej Kalibry. Sytuacja, słuchajcie, jest taka, że zdecydowałem się kupić Kalibrę, która była po szkodach, jakby to ładnie powiedzieć, po szkodach stodołowych, stała w stodole i no niestety była poobijana, ale dzięki temu, że była poobijana, była w dobrej cenie, a z każdą Kalibrą, którą byśmy się mierzyli, wiedzieliśmy, że trzeba by było ją poddać poważnym naprawom blacharskim, bo korozja no tutaj też szalała na progach, na tylnych błotnikach. W każdej Kalibrze, w naszej nie było tego dużo, natomiast też coś było. Natomiast dzięki temu, że taką decyzję podjęliśmy, jesteśmy tutaj z naszym tworem, który no już jest wymalowany i zabezpieczony, czyli myślę, że w granicach budżetu 30 paru tysięcy będziemy mieć fajną, sprawną Kalibrę Turbo na lata i nic nas nie będzie już w niej martwiło. Teraz chodźcie, pokażę Wam drugi projekt, który będziemy realizować. Jak widzicie, hala już jest pusta. Może nawet zanim przejdę do tego drugiego projektu. Dawid, wrzuć, co my robiliśmy niedawno. Ale cóż, innego wyjścia nie było. Chociaż było inne wyjście, można było położyć te tak wyżej i by było po temacie. To co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem samochodów. Godzinka? Czy nie? No, godzinka z tymi przygotowaniami, pół godziny wystawione. Nawet wszystkie fajnie palą. Chyba dobrze. Spoko. To co, z tym polecimy na myjnię chyba, nie? Żeby go opukać.
Wydaje mi się, że po prostu już w nowym miejscu niech stoi, niech się świeci i ganie ten pas, wie? Jak widzicie, wywieźliśmy w zasadzie z tej dziupli wszystkie nasze auta. Pozostały jeszcze takie projekty, które mają trafić do warsztatu. Ale w międzyczasie przywieźliśmy nowe dziecko. O nim na pewno powstanie osobny odcinek, w którym Wam opowiemy historię tego samochodu. Jest to Irmscher Senator z silnikiem 4-litrowym o mocy 272 koni. Co ważne, jest to oryginalny Irmscher, czyli Irmscher, który posiada VIN WJR, a nie VOL. Różni on się od Irmscherów, które są, nazwijmy, mają pakiety dokładane, tym, że listwy tutaj są bez chromu, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, oczami wyobraźni musicie sobie wyobrazić, że tutaj są progi, które są takimi normalnymi, standardowymi progami. To też wyróżniało Irmschera oryginalnego, że nie miał tutaj dokładanych wielkich progów. Co dalej? Jak popatrzymy sobie na ramki dookoła okien, w standardowym Senatorze są one koloru plastikowego, czyli są szarawe albo czarne. Tutaj wszystko jest dookoła lakierowane właśnie po to, żeby wyróżnić to auto od seryjnych samochodów. Do tego dochodzi zderzak tylny, który też jest pakietowy Irmschera. I myślę, że najfajniejszą rzeczą w tym samochodzie, w zasadzie dwie rzeczy, które będę Wam chciał pokazać, to jest środek. Strzela jak w każdym Oplu. Ale zobaczcie fotele, Recaro, to w pełnej elektryce. To jest rzecz, która naprawdę jest bardzo fajna. No i cóż, musimy go na pewno później uzbroić w deskę. Deska została zdemontowana przez poprzedniego właściciela po to, żeby wymienić w nim nagrzewnicę. I druga fajna rzecz, która jest dumą tego samochodu. To jest, słuchajcie, jego serducho. Czyli jest to 4 litry C40 SE, 272 konie. Auto z tym motorem charakteryzowało się z największym momentem dostępnym na rynku z pojemności 4 litrów. Chodźcie, mimo tego, że nie ma dechy, odburzymy go. Zobaczycie, jak on ładnie gada. Mam podejść do tyłu, to dam Ci mikrofon. Co zajebało? Na czarno. To dobrze, to znaczy, że zdrowy. Także słuchajcie, no już nie przesadzaj, ekologia musi być, katalizatora nie ma. Słuchajcie, ten samochód jest uzupełnieniem naszej kolekcji Irmscherów, bo to jest Irmscher, mamy drugiego Senatora, też Irmschera, jest prototyp, taki prototyp, tam szukamy, powiedzmy sobie, jego historii. Teraz jak będziemy w Irmscherze, będziemy też jej dochodzić, bo ma założony silnik V8, jest rejestrowany jako Irmscher. Mamy Vectray 30, którą widzieliście w tym odcinku, ja tutaj Wam wrzucę link do tego odcinka. Mamy 3500, które też powiedzmy sobie odbudowywujemy. Także tych Irmscherów jest u nas dużo i naprawdę są to bardzo ciekawe auta. Co najważniejsze, mamy jeszcze młodszego brata, tak zwany Irmscher Caravan. To też będzie projekt, który będziemy realizować. On w tej chwili jest jeszcze na poprawkach u lakiernika, bo musiał poprawić dwa elementy. Natomiast tam też już mamy silnik zmontowany i też będziemy Wam dawać z tego relację, jak wyglądała odbudowa tego auta, co się z nim działo. Natomiast ja od razu zaznaczę, nie będą to odcinki takie, że w jednym odcinku będziemy pokazywać, jak blacharz dorabia jakiś element, jak mechanik coś składa, bo uważam, że to może być gdzieś tam za nudne. Będziemy starali się w jednym odcinku pokazać jedno, dwa auta, które po prostu gdzieś tam razem połączymy, żebyście się nie zanudzili. Natomiast teraz płynnym ruchem możemy pójść do kolejnego pojazdu, który też będziemy odbudowywać. W zasadzie on już jest blacharsko odbudowany, zawieszeniowo jest odbudowany, jeszcze teraz silnik ogarniamy. Jest to ta oto piękna Manta.
Także też kawał klasyki motoryzacyjnej, Manta A. Bardzo dużo wspólnego jeszcze z amerykańskim designem, kiedy Opel bardzo ściśle współpracował z General Motors. Cóż, tutaj trafia nowa tapicerka do środka, trafia silnik po pełnej odbudowie, zawieszenie już jest odbudowane. Także to też będzie jeden z tych projektów, które będziemy Wam pokazywać i będziemy chwalić się, jak fajnie można w rozsądnych pieniądzach odbudować taki samochód. Dlatego, że no nie sztuką jest oddać samochód do jakiejś firmy, żeby zrobiła od A do Z. Natomiast sztuką jest zrobić to w rozsądnym budżecie, przy fajnej jakości. Z takich projektów, które jeszcze mamy otwarte, które będziecie widzieć, to jest na pewno Omega DTM, którą widzieliście w tym odcinku. Samochód po wszystkich testach ma jeszcze parę mankamentów, musimy wymienić w nim sprzęgło, musimy przejrzeć jeszcze układ hamulcowy, uszczelnić silnik, bo po rozjechaniu trochę niestety zaczęło mu się kapać z niego. Z takich ciekawych aut, które jeszcze będziemy starali się Wam pokazać, na pewno będzie to Opel Vectra Turbo, która też jest jakimś unikatem. Z racji tego, że wyprodukowali tego bardzo mało, sztuka ma ten sam silnik co Kalibra, czyli 204 konie, sławetny LED oplowski. Tam znowu mamy przygodę z człowiekiem, który miał nam naprawić instalację elektryczną, dlatego że te silniki słynęły właśnie z tego, że miały bardzo duże problemy z elektryką. No i cóż, półtora roku naprawia tą instalację, jakieś problemy zdrowotne i tak dalej. Jesteśmy wyrozumiali, natomiast mamy nadzieję, że to w przeciągu tygodnia, dwóch tygodni skończy się i będziemy mogli w pełni pojeździć tym samochodem. A teraz, Dawid, myślę, że też możesz pokazać nasze perypetie z jednym z aut, czyli Biterem, co tam się działo. Także zobaczcie, jak to wszystko wyglądało. No i co, dzień jak co dzień, przywieziony, kurde, auto od człowieka, który miał zrobić szybki remont w 2 miesiące. Po roku czasu okazuje się, że człowiek podobno nie żyje. Ja się cieszę, że udało nam się odzyskać auto, natomiast jest, kurczę, ono w takim stanie, że jest słabawo. No dobra, bałwana przywieźliśmy. Auto odzyskaliśmy, ale zobaczcie, w jakim stanie jest. Jest całe rozebrane. Będzie to trzeba poskładać. A, nie dostałeś. Będzie trzeba odśnieżyć. No i co? Jest, kurde, trochę lipa, bo poskładać to później tak, jak było. Nie wiem, będziemy musieli zrobić remanent części, czy wszystkie one są, czy ich nie ma. No i się może mogą okazać problemy, bo do Bitera znaleźć też części, tak jak mówiłem, 300 parę aut, to niestety. Ale jest sytuacja nieprosta. No co, zrzucimy go i zobaczymy później, jak to wszystko będzie wyglądało. Zobaczymy, ile gratów brakuje, jakie graty zostały poniszczone. To jest zdemontowana w środku deska. Zresztą chodź, pokażę. Środek wygląda tak, jakbym nie chciał, żeby jakikolwiek samochód wyglądał. Masakra. U, no właśnie, u. Także będziemy po prostu z tym wszystkim walczyć. Miała być inna renowacja, natomiast musi być już teraz też inna. No co. Brak słów. Kurde, sądzę, że wy też macie takie historie. Zresztą do nas też do warsztatu. My też mamy jakiś tam warsztat, gdzie już swoje auta robimy po właśnie takich przygodach. Też odzywacie się i mówicie, że no, bo ktoś czegoś nie zrobił, bo odzyskaliście samochód po półtora roku stania i tak dalej.
No to co, ja mogę wam powiedzieć, że współczuję, bo wiem jak to jest. To zresztą nie jest pierwsze auto, bo też się ganiamy z blacharzami, ganiamy się z lakiernikami. No i co? Jest dupa. Co? Dupa nie jest bluźnierstwem, prawda? Dobra, już tutaj wyciągnij. Dobra. No i wjebał mi, no. Zrzucasz, panie. No panie, zrzucasz. I co, pewnie zrobimy jakiś remanent tego w tygodniu, co jeszcze go nie ma. Mam nadzieję, że będą elementy. Dobrze, że kurwa silnik jest, przepraszam, dobrze, że silnik jest gdzie indziej, bo okazało się, że moje auto nie było jednym, które tam zostało, bo było więcej tych samochodów. I wyobraźcie sobie, że silniki leżały na śniegu, na paletach, na zewnątrz. Masakra, masakra. A w środku, w warsztacie, zamiast samochodów, butelki po whisky, po innych rzeczach. Także nie muszę wam tłumaczyć, co się zadziało. Żal, dupę ściska, naprawdę. Nic mądrego nie wymyślę, bo jest za dużo emocji w tym wszystkim. Było ładne auto, a jest ładny bałwan. A ja się zrobiłem w trąbę. Jedną rzecz mogę powiedzieć, kurczę. Zero zaliczek. Naprawdę, jak ktoś od was woła zaliczkę, to po prostu nie. Roboty coś będzie zrobione, dopiero płaćcie. A już zaliczkę ktoś prosi, to znaczy, że coś z nim jest. Nie, halo, podjedź do przodu metr, dobra? O sytuacji, to będzie schłodzona. Czekaj, co tu jeszcze jest? Okocim, proszę bardzo. Drugi okocim, imprezka. Kurwa. Wody nalane, ja pier. Czy ale widzisz, bezpiecznie pracowali, bo z gaśnicą. Mam nadzieję, że wszystko jest. Dobra. Także dzisiaj sobota. Trzeba będzie zapić smutki, niestety. Dobrze, że mamy śledzika. O. To ładnie wygląda. Mamy otwarte jeszcze dwa bardzo fajne projekty, jeśli chodzi o kadety. Jeden to jest kadet GSI w wersji, taka replika rajdowa w specyfikacji grupy A. To też możecie zobaczyć właśnie teraz nasze przygody z nim, jak go odbieraliśmy, jakie było moje wzruszenie, jak go zobaczyłem. Także zapraszam, żebyście zobaczyli ten urywek filmu. Słuchajcie, przyjechaliśmy odebrać kadeta. Z oklejania. Kadeta, którego robimy, to jest kadet GSI, ale robimy go na grupę. Czyli jest cały oklejony w oryginalnych barwach. Kurde, wygląda przepięknie. Ja pierdzielę. Zobacz, co tu się dzieje. Super sprawa. Klatka w środku, silnik mamy już zrobiony za grupę, zawieszenie. Więc teraz no, pozostaje nam to złożyć. Ale mega wygląda. Kurde, jaram się jak dzieciak. Naprawdę. Thank you.
nawet papier, jeśli coś zrobię z wrażenia. A już jest blisko. No nie, no jaram się jak dzieciak. Rozumiesz? To jest taki resorak, którym się człowiek bawił, a teraz się będzie bawił w wielkiej skali. Podobno jest tak, że chłopcy nadal są chłopcami, tylko zabawki są większe. No dobra, słuchajcie, teraz tak, chcecie coś powiedzieć o tym, jak to szło oklejanie? Rzucimy na YouTube'a za jakiś czas, ktoś się będzie może do was zgłaszał. Jak szło oklejanie? Szybko szło oklejanie. To pora, to poczekaj, to powiedzmy. Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy w Łodzi, w firmie. Mass Media. Mass Media, tak. Dawid, weź tam podlinkuj. Chłopaki zrobili dla nas drugą robotę. Pierwszą robotę... Opel Omega. Omega DTM. Świetna, świetna fura. Druga Kadett A Grupa. No i co, jak wspominacie, kurczę, to? O Omega wspominam przede wszystkim z racji na silnik, bo tam było na co popatrzeć, bo był chociaż ten silnik. Nie ma, tak wiesz, teraz a Dawida włożyły pod baskę i będzie biegał. Nic nie było. Jeszcze nie ma silnika, tak. Tak, ale robi wrażenie samochód sam w sobie, nawet już bez, jeszcze bez naklejek już przyjechał i fajnie wyglądał, nie? Ta klatka i tak dalej, klatka tak agresywnie, nie? Swoje, no. No, i, no i ta felga, nie wiem, no, felga, czy to są pozy? Felga będzie troszeczkę inna, bo tutaj było, no właśnie, teraz nazwę zapomniałem. Compro Sporty, nie wiem, coś takiego. To wrzucimy w tym zdjęcie tych felg, żeby były takie oryginalne. Można zrobić nowe na zamówienie, tylko w kolorze szarym, więc będziemy musieli pomalować na biało. No tak, ale no warto, tak, żeby ale to się zgadzało. Żeby nie? pasowało, to białe wyglądają rewelacyjnie. No co, tak jak ci już wspominałem wcześniej, trudne nie było, bo wszystkie zdjęcia i tak dalej dostaliśmy. Jak ktoś umie, to trudne nie jest, nie? Ale faktycznie zdjęć chyba z 40, zdjęć było nie? bardzo dużo, no. więc było na czym się wzorować i tak jak myślę, dobrać też... nawet te fonty, tak? Czy wielkości wszystkich tych naklejek, czy tak na przykład odtworzyć od zera tą naklejkę, której gdzieś, nigdzie na necie nie było. Znaczy była, ale w tak małej jakości, tak słabej jakości, że raczej jakbyśmy to wydrukowali, byłoby kiepsko. No ale zobaczcie, bliźniaczek, nie? Jeden do jednego. Także ten. A to zobacz, jeszcze było ciężko, bo zobacz, one się też przez lata zmieniały, nie? Tak, no ale to wybraliśmy sobie no. jakąś tam wersję. Tak, zdecydowanie. Generalnie chyba najbardziej tak, to jest podobne to jest do tej, to nie? Jest to, tak. Tak jak zresztą okładka. Tam jeszcze później były wersje z Eurosportem zamiast Deutsche Opel. A to nie zauważyłem. No były takie rzeczy, więc auta były trochę... Bo ja wam wysłałem wam właściwe, żebyście się nie mylili. No super, słuchajcie, no to ja wam dziękuję za tą robotę. Ja również dziękuję. A jak będziecie chcieli sobie oklejać jakieś swoje rajdówki, czy robić jakieś tam loga, inne takie tego typu rzeczy, to ja serdecznie chłopaków polecam, bo naprawdę zapraszamy. Bezterminowo nawet mi zgarażowali 2 tygodnie Kadeta, bo nie miałem czasu po niego przyjechać. Tak, dzisiaj rano go wystawiliśmy, no, także duża dostawa była, więc... Także super, dzięki śliczne i mówię, jeszcze raz polecam to. Ona wie, ona będzie tym jeździła na zakupy do miasta. Także no, będzie ciekawie, z kaskiem będzie musiała, żeby sobie nie posuć głowy o rurki, nie? Drugim kadetem, który też jest bardzo ciekawy, to jest kadet, z którego z cywila będziemy robić kadeta GSI w pakiecie Irmshera White Body. Udało nam się pozyskać cały pakiet fabrycznie nowy, więc to też będzie taka ciekawa rzecz, bo w Polsce raz nie ma jeszcze żadnego kadeta w tym pakiecie szerokim. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, no nie ma w zasadzie dostępnego na świecie nowego pakietu, nigdy nie montowanego. Także to auto też będziemy robić. Musicie się trochę uzbroić w cierpliwość, bo wszystkie auta, no niestety muszą poczekać na swoją kolejkę. Natomiast do mechaników, do blacharzy, jeśli jesteście kumaci i naprawdę umiecie ogarniać takie auta, dajcie nam znać, bo potrzebujemy jakichś rąk do pracy w okolicach Łowicza.
plus minus 100 km. Jeżeli ktoś z Was podejmie się zrobienia któregoś z aut blacharsko-lakierniczo, chętnie nawiążemy taką współpracę. Również poszukujemy osób, które znają się na mechanice, są w stanie rozebrać, złożyć całe auto, czyli zazbroić, wykonać remonty silnika tutaj do nas, do Łowicza, do takiej pracy stacjonarnej. No bo niestety narobiło nam się tych projektów i trzeba je pchać do przodu. A w pewnym momencie rąk do pracy zaczyna nam brakować. Także jeśli ktoś z Was kocha klasyki, kocha youngtimery, chciałby się z nami pobawić, przeżyć wspólną przygodę, to serdecznie Was zapraszam do kontaktu przez nasz Facebook Poczuj Klasyka. Tam można się z nami skontaktować Messengerem czy WhatsAppem. I zobaczymy, może coś z tego fajnego wyjdzie.